Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Kolejna pianka od Elite Detailer. O, może tak. Tak jak widać. O zapachu maliny. I tu od tego zacznę. Zacznę od zapachu, który jest dla mnie... Który jest dla mnie za intensywny. Malina tutaj jest mega sztuczna i bardziej to idzie w landrynę. Już kiedyś był produkt od Elite Detailer z właśnie zapachem malinowym. Tam też mi w ogóle nie siedział i tu jest tragedia. Tu jest tragedia. Co do samej piany, spoko. No, neutralna piana, zwiększa brud tak jak neutralna piana. 1 do 15 gęsta, 1 do 10 gęsta, 1 do 5 ciężarówka. Czy są różnice, jeżeli chodzi o zwiększanie, takie niby domywanie brudu? Minimalne. Praktycznie niezauważalne. Więc ja osobiście, jeżeli chodzi o piankę, proponuję 1 do 20, 1 do 30. Także tu wydajność na bardzo wysokim poziomie. Robi to, co powinna robić piana neutralna. Czy mnie się podoba ta piana? Nie, ze względu na zapach, który mnie męczy. Nie lubię tego zapachu, on jest mega sztuczny. Kurczę, ta malina dla mnie w ogóle nie przypomina mi maliny. Landryna. Autentycznie landryna, która... No sztuczny, kurczę, no nie fajnie mi się. Nie miałem przyjemności, o, może tak, nie miałem przyjemności walorów, o, zapachowych takich przyjemnych, jeżeli chodzi o tę pianę. Bo sama piana w sobie, jeżeli gra, to bajka. Bajka, bardzo fajna, więc tu pod tym względem super. No dobrze, myślę, że nie ma sensu się rozwodzić. Pokazałem trzy rozcieńczenia, które deklaruje producent. Dokładnie, od 1 do 5 do 1 do 15. Jeżeli chcesz z oprysku, 1 do 20, nawet 1 do 100. Więc wydajność tu jest naprawdę na grubym poziomie. Moim zdaniem 1 do 15 jest za gęsta. 1 do 20, 1 do 30 naprawdę. Wtedy fajnie siedzi. I śmiem nawet powiedzieć, że ten brud może nie lepiej, ale na tym samym poziomie co 1 do 15, może w niektórych... Znaczy 1 do 20 mam wrażenie, że jakby bardziej ingerowała w ten brud. Jest taka bardziej wodnista i z reguły takie piany troszeczkę lepiej zbierają. Więc to, że jest puch mega, to nie znaczy, że ona super zbierze. Wcale nie właśnie. Ale ja lubię puszyste. I ta to daje właśnie. Także jak mnie zapach... Kolejna by była fajna piana, a tak, no to u mnie będzie sobie stała. Może kiedyś jako gratis poleci w tej butli do kogoś. No dobra, dzięki za obejrzenie, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!